Dzień dobry, witaj w kolejnym dniu naszego kursu efektywnej nauki. Dzisiaj bardzo chcę Ci polecić mapy myśli. I wiem, kiedy patrzymy na taką rozbudowaną mapę myśli, to ona się wydaje niezwykle skomplikowana i większość z nas sobie odpuszcza na pierwszy rzut oka w ogóle taki sposób na robienie notatek. Natomiast ja chcę je polecić, są doskonałe do robienia powtórek. W momencie, kiedy chcemy ogarnąć cały materiał na jeden rzut oka, to mapy myśli są po prostu niezastąpione. Wiem, że wyglądają skomplikowanie, ale chcę Ci zaproponować krótki eksperyment autorstwa pani Agaty Baj. Mianowicie pomyśl sobie teraz o jabłku. I zakładam, że nie pomyślałeś sobie o słowie jabłko, czy o wydrukowanym, napisanym słowie jabłko, tylko pomyślałeś o jabłku jako owocu, wyobraziłeś go sobie, postawiłeś przed oczyma i było to pewno czerwone jabłko, ładne, piękne, okrągłe. Od razu przyszły do głowy skojarzenia, na przykład z tym, że ono jest czerwone, że ono jest bardzo smaczne, że jest takie soczyste, że właściwie miałabym w tej chwili ochotę je zjeść. Natomiast sedno sprawy polega na tym, że my nie zapamiętujemy pojęć jako słów drukowanych, pisanych, tylko że zapamiętujemy słowa właśnie jako pojęcia z całą masą różnych skojarzeń, które nam przychodzą do głowy. Więc to jabłko będzie się kojarzyć z smakiem, z wyglądem, z zapachem, może nam się kojarzyć z określoną porą roku, może nam się kojarzyć dalej, na przykład z szarlotką. Szarlotka z kolei z przyjaciółmi. My naprawdę zapamiętujemy pojęcia jako taką mapę rozgałęzionych skojarzeń. I dlatego właśnie mapy myśli są tak niezwykle pomocne do nauki. Szczególnie jeżeli przełamiemy się i zaczniemy je uzupełniać rysunkami, ikonami, kolorami. Jeżeli damy sobie pozwolenie na użycie swojej wyobraźni. Więc bardzo zachęcam do eksperymentowania z mapami myśli. Natomiast mamy dla Was jeszcze kilka dodatkowych sposobów na notatki, do których wypróbowania także zachęcam. I do zobaczenia jutro.